Ach, Darktide. Gra, która obiecywała nam tak wiele, a dostarczyła tak... no, powiedzmy niewiele. Jestem szczęśliwy, mogąc zaraportować, że Darktide w końcu ma wszystkie swoje funkcje. Około rok po premierze. Więc, chociaż Darktide nigdy nie był reklamowany jako Early Access, gdy wychodził, to niewątpliwie w takiej formie gra została opublikowana. W pierwszych, tak naprawdę, miesiącach po premierze gry nie mieliśmy dostępu do wielu funkcji. Powiedzmy, że mieliśmy wszystkie misje, które były przewidziane na start. Jasne, tam z czasem stały odblokowane kolejne, ale załóżmy, że jednak planowo były te misje, które miały być. Elementu craftingu w ogóle nie było, mimo że był to element reklamowany wraz z premierą gry. W teorii kosmetyka nie była dostępna z premierą gry. Jasne, to był pierwszy z feature'ów, które wydawcy postanowili umieścić w grze, no ale też rozumiem, utrzymanie serwerów kosztuje, więc wiadomo, że ładne wdzianka są często kupowane przez graczy, więc te pieniądze będą wspaniale sprzedkowane na utrzymanie serwerów. Prywatne rozgrywki nie były dostępne, no i oczywiście gra miała swoje błędy, zarówno graficzne, jak i gameplayowe. Minął niemal rok, 11 miesięcy, mówiąc niedokładnie, gra wyszła mniej więcej w listopadzie, nagrałem ten materiał w październiku. Oczywiście w listopadzie 22, nagrywam w październiku 23. I myślę, że w końcu mamy wszystkie elementy, z którymi gra została zapowiedziana. Właśnie niedawno wyszedł patch wprowadzający kustomizację klas, o czym za chwilę. Ale patch, który wszedł stosunkowo dawno, niedawno po premierze, ale jednak wciąż zbyt późno w tej swojej finalnej formie, czyli w cudzysłowie crafting. Wszystkie bronie, oczywiście te najlepsze bronie w Darktide, mają, jeśli dobrze pamiętam, dwie cechy i dwa błogosławieństwa, tak zwane, powiedzmy takie cechy specjalne. W oryginalnej wersji, gdy gra wyszła, po prostu takie jak się wylosowały na broni, takie były, trzeba było polować na broń, ale na szczęście zostało to już teraz porządnie naprawione. To znaczy, z wykorzystaniem odpowiedniej waluty, którą albo zyskujemy za misję, albo znajdujemy podczas misji, możemy już dowolnie mieszać sobie, jeśli chodzi o cechy broni i możemy zmieniać te błogosławieństwa pod warunkiem, że je odblokowaliśmy. Także jeśli chcemy mieć miecz dla psionika, który generuje tarczę, no to śmiało możemy taki sobie zdobyć. I to też bardzo ważna uwaga. W oryginalnym Darktide, w dniu premiery, bardzo ciężko było zdobyć konkretną broń. To znaczy, teraz się wyświetla nam na ekranie, jakby jak wygląda aktualnie okno handlu. Otóż tej drugiej zakładki nigdy nie było. Na początku oczywiście. Nie było zakładki, w której można było po prostu kupić dowolną broń. Oczywiście najniższego poziomu, ale dowolną broń. Podczas gdy wszystkie bronie były losowane, więc trzeba było się modlić, żeby modlić i sprawdzać sklep co godzinę, czy może ten bolter w końcu się trafił. No tak jak powiedziałem, to zostało naprawione. Crafting został naprawiony. On miał dwie swoje wersje, w tej oryginalnej wersji nie można było zmieniać na dowolną cechę, trzeba było losować. Teraz to jest moim zdaniem znacznie lepiej zrobione i nie jest wcale kosztowne, możemy sobie to dostosować. Jedno takie narzekanie, bardzo ciężko odblokować te najpotężniejsze blessingi, te blessingi czwartego poziomu. Ja, który grał dużo w tą grę, dalej mam szczerze chyba dwa na krzyż tych blessingów za dużo nie mam odblokowanych. Ale nie o tym jest ten film. Ten film jest o najnowszej aktualizacji, czyli o Class Overhaul Patch. Do tej pory drzewko umiejętności wyglądały w ten sposób, że po prostu z poziomem, tam chyba co 5 poziomów, jeśli dobrze pamiętam, można było wybrać jedną z trzech umiejętności, wzajemnie się wykluczających i tak aż do 30 poziomu. Czyli tam powiedzmy tych 6 umiejętności wybieraliśmy naszej postaci. One jasne, jakoś modyfikowały rozgrywkę, ale nie było to tak duże zmiany, jak może znane są z Vermintide, gdzie te klasy postaci wewnątrz jednej postaci sprawiały sporą różnicę w rozgrywce. I szczerze przyznam, i tak zazwyczaj brane było niemal zawsze pewne umiejętności, na przykład na zlocie zdaje mi się, że Martydom, czy jakkolwiek nazywa się tę umiejętność, że nie ginie się od razu, tylko staje, jakby ma się taki moment niewrażliwości, prawdopodobnie była brana zawsze, też wydaje się być najmocniejszą. Teraz te drzewko umiejętności zostały znacząco zmodyfikowane i to naprawdę znacząco. Po tym jak, gdy słyszałem zapowiedzi,
Myślałem, że to po prostu będą, o, trzy drzewka do wyboru, tam za jakiś czas można sobie przeskoczyć w lewo, w prawo. Jasne, to wciąż są trzy drzewka, ale ten przeskok, ta customizacja tych drzewek jest znacznie bardziej zaawansowana. Generalnie plus, minus, nie jest to zgodne z każdą klasą, ale teraz każda klasa ma faktycznie trzy porządne warianty. Myślę, że na Ogrynie jest to najbardziej widoczne. Na Ogrynie i może na Gwardziście, o dziwo. Gdyż teraz możemy sobie zrobić Ogryna wspierającego, możemy sobie robić Ogryna pod mele i możemy sobie robić Ogryna pod dystans. Jasne, niestety warianty Gwardzisty są podobne, czyli Gwardzista wspierający, Gwardzista na dystans i taki Gwardzista trochę pod mele, ale to wciąż są trzy różne sposoby grania daną klasą. Drzewko umiejętności jest na tyle fajnie zrobione, że generalnie zawsze będziemy wybierać alternatywną umiejętność granatu. Do tej pory granat był pewną umiejętnością stałą, teraz możemy ją zamienić. Każda klasa ma jakieś tam trzy warianty, na przykład gwardzista ma, jeśli dobrze pamiętam, wybuchowy, przeciwpancerny i dymny. Każdy tam robi coś innego. W czymś innym jest lepszy. No i oczywiście po drodze możemy sobie tam dowolnie po tym drzewku manewrować. Tylko tu oczywiście pewna uwaga. Nie zawsze da się przejść z lewego krawędzi drzewka od razu na prawe. Bo po wyborze tego granatu, oczywiście i wszystkich poziomów po drodze, będziemy sobie wybierać aurę. I znowu, w starszej wersji, w cudzysłowie starszej wersji, wcześniejszej wersji Darktide'a, każda klasa miała swoją stałą aurę. Tutaj możemy aurę wybrać troszkę różniącą się lub jakby ulepszyć tą już istniejącą. No i potem, a potem na koniec możemy sobie zmodyfikować albo ulepszyć aktualną zdolność, która ponownie w starym Darktide'ie była tylko jedna, teraz każda klasa ma trzy różne. Teraz próbuję przejrzeć na szybko materiał, który nagrałem, bo odniosłem wrażenie, że nie wszystkie klasy mają też na samym końcu jakby taką dokładnie. Jak patrzę sobie teraz na Gwardzistę i to jest właśnie jedyna klasa, która zapamiętam, że nie miała tego. Mam jakby jeszcze jeszcze bardziej specjalne umiejętności. To znowu tam troszkę idzie w specjalizację jeszcze bardziej danej klasy, więc możemy sobie niby zrobić podstrzelanie, ale tam jakiś zestaw umiejętności pod mele, czyli możemy sobie takiego niby Ogryna super mega zbalansowanego zrobić, na przykład. Też bardzo fajnie to drzewko jest na tyle zrobione, że na przykład granat ma swoje jakby trzy boczne ulepszenia. Czyli możemy sobie iść niżej w drzewko, ale też możemy sobie, może chcemy mocniejszy granat, więc sobie wydamy te punkty umiejętności na te cechy granatu. Czasami niektóre ulepszenia, właśnie te boczne, też się wykluczają. I na przykład mamy tam na psioniku, że może w taki stan zen, powiedzmy, wejść jako swoją aktywowalną umiejętność i możemy wybrać, czy ten stan zen będzie trwał dłużej, czy będzie mocniejszy. I to jest wykluczające się ulepszenie. I to też warto wspomnieć. Punktów do wydania mam 30, ale dotarcie na sam dół drzewka nie zajmuje nam 30. Tak około 25, zdaje mi się. Więc te 5 punktów możemy sobie wydać gdzieś po drodze. I też odniosłem wrażenie, że w końcu wyższy poziom postaci faktycznie przekłada się na wyższe takie ogólne też statystyki. Jest tam sporo takich no po prostu pomniejszych elementów drzewka, które nie zmieniają niczego, nie dają jakiejś specjalnej umiejętności, tylko po prostu zwiększają toughness, czyli jakby pole siłowe, takie nieżycie o 5, albo właśnie zwiększają życie, zwiększają sprint, zwiększają blok, zwiększają po prostu te drugorzędne statystyki, które do tej pory nie były zwiększane przez poziom zazwyczaj. Są tam jakieś tam drobne wyjątki. Więc ja jestem ogromnym fanem tego drzewka umiejętności. Oczywiście będę musiał tutaj teraz wejść nie dość głęboko, gdyż kilka umiejętności, które są dla mnie kluczowe, dla niektórych moich sposobów grania daną postacią, właśnie jest tam gdzieś z boku i teraz muszę jakby tak sobie to drzewko dostosować, żeby mieć te umiejętności, na których mi zależy, które w teorii nie są ani aurą, ani granatem, ani niczym takim super mega istotnym, jeśli chodzi o klasę postaci, tak to nazwijmy, wariant postaci, o, to będzie lepsze określenie. I to na przykład właśnie chodzi mi o tą chwilową niezniszczalność Zelota, która jest tam gdzieś niemal całkowicie z boku pchnięta, więc muszę pamiętać, żeby ją gdzieś tam po drodze wziąć. I tu też właśnie odnoszę wrażenie, że stare umiejętności też uległy zmianie, czy ten, na przykład, znowu,
co, że cały czas przywołuje, ta nieśmiertelność z Lota jest troszkę inna. Do tej pory chyba mógł się uleczyć do fulla z wykorzystaniem, teraz tylko do 25% życia, ale z drugiej strony też uzyskał umiejętność, która sprawia, że mogę po prostu pasywnie leczyć swoich towarzyszy. Więc podczas gdy mi, weteranowi tej gry, bardzo ten overhaul się podoba, ja nigdy nie narzekałem tak bardzo na ten endgame, gdy już mam 30 poziom, gdyż ja się, powiedzmy, wychowałem na Left 4 Dead, gdzie nie było rozwoju postaci, nie było żadnego endgame'a, po prostu odpalasz scenariusz na hardzie albo na ekspercie i tyle, nie ma tam jakiegoś kombinowania, o, tutaj sobie dostosuję broń, tutaj sobie dostosuję umiejętności, nie, po prostu, no, każdy postać działa tak samo, idź zabij zombie. Więc dla mnie, jak mam te ekstra rzeczy, że mogę sobie broń dostosować, mogę sobie klasę dostosować, to jest po prostu coś ekstra, a nie coś, co bym wymagał od gry. Dla mnie ten endgame nigdy nie był niedokończony, ale też rozumiem graczy, którzy może nie są do takich prostszych rozgrywek przyzwyczajeni. Mam oczywiście jedno mniejsze narzekanie. To nie jest overhaul, którego większość ludzi się spodziewała. Pewnie spodziewała się czegoś bardziej podobnego do tego w Vermintide 2, gdzie mieliśmy właśnie podstawowego tam najemnika Imperium, a podstawowego Krasnala, o, weźmy sobie Krasnala, który miał te umiejętności i tak było do tej pory w Vermintide. I nagle pojawił się wariant Krasnala, powiedzmy Slayer, który miał inny set umiejętności, inną skórkę, inny dostęp do broni i to było to ekstra. Tutaj nie ma czegoś takiego, tutaj dostaliśmy Ogryna i od razu dostaliśmy jakby dwa ekstra warianty Ogryna. Czy w przyszłości dostaniemy jakieś nowe klasy? Szczerze jest to prawdopodobne. Myślę, że nie będziemy dostawać wariantów klasy, jak właśnie w Vermintide, nie będziemy mieli Ogryna, który nie wiem, cyber Ogryna w tym stylu, który będzie pół skitali, pół Ogrynem, będzie miał karabin zamiast ręki i w ogóle. Tylko dostaniemy na przykład, właśnie, po prostu może dostaniemy Skariana, może dostaniemy, no, Space Marinesa, na pewno nie dostaniemy, mam nadzieję, że nie dostaniemy Space Marinesa, ale kogo możemy dostać? Może Arbitra, który będzie bardzo pod shotguny i bardzo pod ogłuszanie przeciwników. Jako całkowicie osobna klasa też będzie miała od razu na starcie trzy warianty tych swoich umiejętności. Myślę, że czegoś takiego możemy się bardziej spodziewać w Vermintide. Mam nadzieję, że Vermintide dalej będzie rozwijany. Ja uważam, zawsze uważałem, że to jest dobra gra, warta uwagi, warta pieniędzy, warta rozgrywania. Zostałem niestety porzucony przez resztę moich współprowadzących z Oka Terroru. Mieliśmy chodzić w trzech gwardzistów po lochach opanowanych przez Nurgla, ale niestety nie, zostałem sam z karabinem plazmowym. Zresztą się z Bolterem, Bolter jest najlepszą bronią. Oczywiście rzeczy kosmetyczne są troszkę za drogie, no ale też, tak jak mówiłem na początku, serwery coś muszą się opłacać. I mogę zaraportować, że niestety w końcu pełen mundur Kriegowca jest dostępny. Zarówno to dla każdej klasy, każdy może być Kriegowcem, nie tylko gwardzista. Więc na zdrowie, ktoś potrzebuje realizować jakieś swoje marzenia. Jeszcze tylko taka krótka wstawka, to jest rzecz, którą narzekałem chyba nigdy na nagraniu, ale coś, na co faktycznie narzekałem, jeśli chodzi o Darktide'a, to brak jakiegoś takiego tutoriala, wprowadzenia, jakiejś takiej fabuły, co my tu robimy, kim jesteśmy, dlaczego to robimy. I to się pojawiło dopiero w tym patchu. Do tej pory jasne, tam były jakieś takie wstawki fabularne, ale teraz nam jeszcze więcej tych wstawek fabularnych wstawili, co myślę, że już teraz w miarę się tam sumuje tą logiczną całość. Na przykład w końcu wyjaśni, dlaczego mamy broń ze śmieci, a nie dają nam po prostu najlepszą broń. Wytłumaczyli nam, dlaczego musimy odblokowywać te blessingi dla Hadrona. I tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to bardzo, bardzo dobrze w końcu coś takiego się pojawiło. Brakowało tego. Te cutsceny są też bardzo fajnie zrobione. Wiadomo, z wykorzystaniem modeli normalnych, z wykorzystaniem normalnego silnika. Jestem ciekaw, czy kiedykolwiek wprowadzą takie pełne szaty właśnie Tech Priesta, bo w teorii, skoro są na modelu, który tam sobie chodzi, to prawdopodobnie są dostępne też na model gracza. Myślę, że to wszystko. Jeśli generalnie ja polecałem Darktide, gdy wyszedł, ja polecałem Darktide, gdy w końcu naprawili crafting, ja polecałem Darktide, gdy wprowadzili trochę więcej misji,
polecałem Darktide, gdy jeszcze bardziej naprawili crafting, teraz polecam jeszcze, kiedy naprawili klasę postaci w końcu.